Siemka, ja jestem gitarowy Grajek, a dzisiaj pokażę wam moje nowe studio muzyczne. Wstępnie zaczniemy od tego, że opowiem wam, co i jak po kolei było robione w studiu. Pierwsze, co zostało zrobione, to blat, który widzicie za mną, był przykręcony do ściany. Kolejnym etapem było położenie wykładziny na podłogę. Kolejnym etapem oczywiście było montaż tych wszystkich pianek, które są nade mną, wokół, praktycznie wszędzie. Jak już czekaliśmy na parę sztuk, które brakuje, to zrobiliśmy oświetlenie sufitowe. Kolejnym etapem, jak już to wszystko skończyliśmy, było zamówienie tych statywów na monitory studyjne i oczywiście statywu na moją kolekcję gitar. Zanim przejdziemy jeszcze do omówienia sprzętu, jaki posiadam, opowiem wam trochę o moim miejscu pracy i gdzie gram, gdzie sobie ćwiczę wszystko. Jak się odwrócę, to tutaj jest całe moje miejsce, gdzie siedzę, gram na gitarze, nagrywam i ogólnie. A po prawej mojej stronie, tutaj widać kawałek, to siedzę sobie i ćwiczę na pianinie. Część, której nie widzicie, a jest tam za kamerą, to jest część, w której planuję, żeby w przyszłości się odbywały próby zespołu. I pokrótce to właśnie wygląda tak. Z tyłu za mną jest miejsce, gdzie najwięcej czasu spędzam i ćwicząc, i nagrywając, i ucząc się wszystko naraz. A część, której nie widzicie, która jest za mną tam, chcę ją poświęcić na część do takich prób bardziej zespołowych, grupowych, coś w tym stylu. Teraz opowiem wam, jaki posiadam sprzęt muzyczny. Monitory, które widzicie za mną, są to Yamaha HS8 i stoją na statywach Millennium BS500. Bo ja pracowałem praktycznie cały czas na słuchawkach studyjnych albo na takich głośnikach, co się podłącza do kina domowego. Przestrzał jest niewyobrażalny, oddają każdą częstotliwość tak, jak powinna być. Nie ma ani za dużo górek, ani za dużo dołów. Każda częstotliwość jest zrównoważona, co świetnie nadaje się do miksu, jeszcze w tym pomieszczeniu, które jest zaadaptowane akustycznie. Mikrofon, jaki posiadam, jest to mikrofon pojemnościowy Audio Technica AT2020. W tym pomieszczeniu naprawdę sprawdza się świetnie, nie ma żadnego pogłosu, nie czuć w ogóle, żeby on zbierał właśnie jakieś szumy czy coś. Naprawdę czysty dźwięk i czuć, że można wiele, cały potencjał tego mikrofonu wykorzystać dzięki właśnie tej akustyce w tym studiu. Dodatkowo oprócz monitorów studyjnych posiadam słuchawki firmy Beyer Dynamic DT990 Pro. Zauważyłem, że mają trochę podbity bas, co sprawia, że niektóre miksy mogą mieć za mało basu, co na tych słuchawkach nie da się zweryfikować, dlatego naprawdę na tych monitorach studyjnych każda częstotliwość idealnie ustawiona i zbalansowana. Mikser, który posiadam, jest to RCF E12. Jest to mikser półanalogowy, nie można osobno ustawić żadnego efektu, tylko można jeden efekt na wszystkie, a regulować, jak bardzo ma być go słychać na danym kanale. Z miksera idzie również kabel do interfejsu, a interfejs to Focusrite Scarlett 3. generacji. Chcę nagrać gitarkę, chcę nagrać pianinko, nawet bas mogę tu nagrać, nagrywam też głos, bo ma wejście XLR. To naprawdę sprawdza się nieziemsko i jak dla mnie nic w nim nie brakuje. Teraz przejdziemy sobie do omówienia, jakie posiadam instrumenty muzyczne. Posiadam jedną gitarę klasyczną, dwie gitary elektryczne i jedną akustyczną i jedną elektroakustyczną. Pierwsza gitara elektryczna jest to Ibanez Premium RG721 FM. Druga gitara elektryczna jest to Schecter Omen 6 WSM. Gitara akustyczna jest to Yamaha F310, a gitara klasyczna jest to Tenson 4/4. A ostatnia z moich gitar jest to gitara elektroakustyczna ESP LTD TL6. Każda z tych gitar ma swoją jakby historię. Posiadam również ukulele firmy Arrow, a poza instrumentami strunowymi również gram na klawiszowych. W swojej kolekcji posiadam keyboard Roland G800. Każdy z tych instrumentów na swój sposób ma coś wyjątkowego w sobie. A teraz okrótce opowiem wam tak w skrócie, co to studio, mam wrażenie, że mi daje. Na pewno to studio daje mi inspirację i taką
energię, że chce się tutaj tworzyć nowości, próbować nowych rzeczy i na pewno usłyszycie jeszcze nie jeden utwór, który powstał właśnie w tym miejscu, tutaj za mną. Tak już na koniec opowiem wam, tak podsumuję sobie to całe studio. Gdyby nie te pianki akustyczne, to nie byłoby takiego klimatu. Są to właśnie pianki z firmy Apama i one dały taką duszę do tego pokoju, jeszcze z oświetleniem sufitowym. To tworzy taki klimat, że naprawdę chce się tutaj być i nie wychodzić praktycznie wcale. Jeżeli macie możliwość, to naprawdę stwórzcie swój kąt. Ja stworzyłem swoje studio muzyczne i naprawdę nie żałuję. Wiem, że to studio przyniesie mi wiele inspiracji, wiele nowości dzięki temu stworzę. Jeśli dotrwałeś do końca, to serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji, do lajkowania i dajcie znać w komentarzu, co sądzicie, jak wam się podoba to studio. Widzimy się, czy to na shortach, czy to na TikTokach. Widzimy się po prostu w internecie. Siemanko!